Tomasz Majewski, Fight Sport, jako tutaj mediator, tutaj pokojowo chcę to wszystko rozegrać. No właśnie, bo obok jest Tarzan i mam wrażenie, że coś tutaj się dzisiaj wymykało spod kontroli. Możesz powiedzieć, o co chodziło? My tu robimy wywiady. Nie zawsze doskonale widzimy to, co tam się dzieje. Proszę, wyjaśnij nam, co tu się działo. Co mogę powiedzieć? No, podszedł do mnie Mateusz, tak. Gdzieś tam mi przytknął mnie głową, jak powiedziałem, że nie chcę z nim rozmawiać, nie mamy o czym. Zrobił to po raz drugi. No jeżeli już to zrobił po raz trzeci, bardzo, bardzo tak już mocniej, to go odepchnąłem. Dzięki Bogu tu się nic nie stało, bo przecież wleciał w te barierki, to było widać. No więc mogły tutaj paść kamery, mogą zrobić komuś krzywdę, więc w ogóle ta sytuacja nie powinna się wydarzyć. No. Demolować, dokładnie tak. Nie powinna się wydarzyć ta sytuacja, więc tyle w temacie. No. No i Bogu, no i dzięki Bogu nic się nie stało. No, dzięki Bogu ci się świry, kurwa. Kiedyś byliśmy dobrymi kolegami. No, kurwa, przyjaciółmi ty, dziadu. No właśnie, no jest szansa. Ale nie tutaj, przy tych kamerach. No nie, na pewno. Nie, już nie będę udawał się wybijać. Czyli to jest jeszcze coś... Dobre. Ej, ale to jest dobry aktor. To jest dobry aktor. To jest niesamowite. Uczyłem się od najlepszego. To jest niesamowite, biorąc pod uwagę to, co tutaj się działo, a to, co teraz między wami się dzieje. To jest niesamowite, no wyszliśmy sobie we dwóch bez kamer, wyjaśniliśmy sobie wszystko i tyle, no i nie jest po temacie. Jest po temacie, no. Walki między nami nie będzie, to ustaliliśmy, tyle w temacie, no. Dobra, twój rywal, Nahajlik, bomba. To jest dla ciebie wyzwanie sportowe, jak ty do tego podchodzisz? Bo wiele osób mówi, że to jest jednak troszeczkę mismatch, oczywiście faworyzując ciebie. Słuchaj, mismatch mismatchem, tak? Na pewno na każdego zawodnika trzeba uważać, natomiast poszedłem na wszystkie ustępstwa, jeżeli chodzi o tego Scarface'a. Zgodziłem się na K1, gdzie nigdy się nie biłem w K1, ale on sam może kopać, on sam może bić. Zresztą nawet nie zdąży nawet ruszyć ręką, no uwierzcie mi, że to nie potrwa dłużej niż pół minuty, no to będzie egzekucja, no egzekucja, to będzie egzekucja, egzekucja, przez duże E. No tyle mogę powiedzieć, no. Dobra, wiele osób doszukuje się, tworzy różne historie. A propos twojej nieobecności na ostatnim fejmie, w narożniku też twojego taty, możesz powiedzieć, dlaczego ciebie tam nie było? No oczywiście, że tak. Tak jak wspomniał tata, ja przygotowuję się teraz do walki swojego życia, która będzie miała miejsce w pierwszym kwartale 2023 roku na Federacji Fame. Z tego miejsca chciałbym podziękować bardzo włodarzom Fame MMA za możliwość dyspensy jakby zawalczenia na Hajlik i wypożyczenia, bo to też chciałbym sprostować, bo różnego rodzaju artykuły i czasopisma piszą, że jestem nowym zawodnikiem Hajlik. No nie jestem. Zostałem wypożyczony, za co bardzo dziękuję. Natomiast na następnej gali Fame możecie mi się nie spodziewać. Naprawdę z grubym przytupem i o tym może naprawdę mówić cały świat. No może Europa, a świat. No Europa na pewno. Dobra, obiecałem 3 minuty, dotrzymuję słowa. Ostatnie pytanie tylko tego rywala. Wiemy, że nie zdradzisz nam teraz, kto to będzie, ale to będzie cokolwiek. Polak, zawodnik z zagranicy. To już ten temat chodzi, aż w końcu doszedł. To będzie gościu, od którego sportowo na pewno dzieli mnie galaktyka, jeżeli chodzi o stójkę. Natomiast będziemy się bili w takiej formule, gdzie moje szanse będą bardzo, bardzo, bardzo wyrównane. Tam jest historia, która nadaje się na książkę. Tyle mogę powiedzieć. Obiecałem, słowa dotrzymuję. Mateusz Murański. Dla kumatych, każdy będzie wiedział, co chodzi. Wszystko można sobie już poukładać, dodać dwa. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.